Proszę Państwa, to co w tej chwili oglądacie, to jest horoskop z karty Lenormand na lato dla wszystkich znaków zodiaków. W tej chwili wyciągam kartę dla znaku zodiaku Wagi. I dla Wagi, proszę Państwa, duże sukcesy finansowe w tym roku będą przyciągały, tak jak słońce świeci, tak one będą przyciągały pieniądze. Dosłownie czego się dotkną, będzie to się przeradzało w złoto, ale również też jest to karta, która mówi, że mężczyźni, szczególnie spod tego znaku, będą się bez pamięci zakochiwali i to właśnie w kobietach sukcesu, proszę Państwa. Będą imponowały im takie silne kobiety, także możliwe romanse, możliwe właśnie takie burzliwe związki z kobietami silnymi. Ci mężczyźni są wrażliwi i delikatni, zwykle bardzo pięknie, elegancko się prezentują w znaku zodiaku. To jest znak, który właśnie pokazuje jednych z najlepiej ubranych mężczyzn. Także będą się pięknie ubierali, będą się pokazywali jak z najlepszej strony swoim nowym partnerkom, ale również w stałych związkach będą starali się zaskoczyć swoim wyglądem, swoją wspaniałą tutaj, że tak powiem, prezencją swoje stałe partnerki. Także pieniądze i piękny wygląd dla Wag na to lato. I teraz przechodzimy do znaku zodiaku Skorpion. Proszę Państwa, i dla Skorpiona tutaj karta się pojawia, którą już dzisiaj widzieliśmy, czyli podobny los trochę jak dla byków było. Tutaj karta, która mówi o wyjątkowym szczęściu, wyjątkowo pięknie będziecie się tego lata prezentować, będziecie piękni, opaleni, wysportowani, bo w znaku Skorpiona to osoby są wysokie, dziewczyny mają bardzo długie nogi i piękne talie i cudowne oczy. Mężczyźni są wysocy ponadprzeciętnie, pięknie też są smukli, pięknie się poruszają, pięknie tańczą. Także będziecie tutaj mieli niezwykłą prezencję, ale również też karty pokazują, że będziecie budzili też zazdrość. Te wasze sukcesy, ten wasz piękny wygląd, to, że będziecie potrafili się wspaniale ubrać, wspaniale zachować, że jakby się będziecie cieszyli tym, co macie, dostatkiem, miłością, przyjaciółmi, będzie budziło zawiść, więc uważajcie na zazdrośników, uważajcie na osoby, które mogą wam źle życzyć i też nie przed każdym otwierajcie swoje serce, bo to są ludzie, którzy są bardzo wrażliwi w znaku Skorpiona i takie jakieś czyjeś złośliwe uwagi mogłyby wam popsuć lato, natomiast będziecie wyglądali w tym roku latem jak milion dolarów, będziecie po prostu uwodzicielscy, będziecie używali najpiękniejszych perfum, wy będziecie błyszczeć w tym roku latem. I dla znaku zodiaku Strzelec teraz karta. Zobaczymy, co to strzelcom się przydarzy. No, proszę Państwa, strzelce to jednak szczęściarze, karta szczęścia. I karta też wspaniałych, egzotycznych podróży. Karta zdobywania w życiu szczytów, zdobywania czegoś, o czym się marzyło, czyli dla strzelców okres lata, realizacja marzeń. Będą się gdzieś doskonale bawić, będą szukali miejsc, które są piękne, które nawet ociekają jakimś przepychem. Także na pewno tutaj, jeżeli wyjadą gdzieś, to będą się starali do takich drogich hoteli, gdzie będą luksusowe, będą w tym roku pławili się w czasie wakacji w luksusie, będą do tego dążyli. Również ta karta pokazuje, że tutaj w czasie lata też ich czekają dobre pieniądze, dobre interesy, może dodatkowa praca, a może szef zauważy, że w czasie urlopu właśnie kolegi pracowali za dwóch, więc jakieś dodatkowe pieniądze. Także tutaj strzelce w tym roku, w czasie lata postawią na luksus, ale również mogą do nich przyjść dodatkowe zasłużone pieniądze.